Oj, Bóg zapłać. Bo jedna z pań powiedziała tak, ja nie jestem patriotką, no to ja mówię, dziękuję, że pani chociaż jest szczera. No bo my jesteśmy za ojczyzną, a ci, te ofiary, to przecież kto to jest? No po co im pomniki? To nie są święci, ale są ludźmi. Zginęli tragicznie. To uważam, że należy pamiętać, bo to bądź co bądź. Trudno powiedzieć, czy elita, czy może nie elita, ale nasze władze i nasz prezydent. Nawet jeżeli pan Komorowski, którego ja w ogóle nie traktuję jako Polaka, a tak zginął, też bym zbierała na pomnik, bo zginęli tragicznie. Bo byli zabici po prostu. I to jest właśnie bardzo przykre, że naród jakby wyspył się, nie wiem, co się stało, ja już nie mówię patriotyzmu, ale chrześcijańskich odruchów zwykłego serca, zwykłej miłości do siebie samych. Ja tego nie mogę pojąć, ale dużo też osób jest, które naprawdę rozumieją, uronią łzę i wiedzą, że robimy dobrą pracę po prostu, żeby oni zostali zapamiętani dla przyszłych pokoleń, bo jak my tego nie zrobimy teraz, kto to zrobi? Jak my teraz nie zrobimy, to kto to zrobi? Pokolenia młode mogą nie wiedzieć, nie pamiętać po prostu. Zbieramy na pietę smoleńską. A ja, która przeżyłam rzeź w Wołyniu, na Wołyniu, która nie ma ojczyzny, to dla mnie ta ojczyzna, która jeszcze jest, jest mi bardzo droga i Polacy są mi drodzy, moi bracia i siostry. I modlę się za tych, którzy nas nienawidzą. No po prostu tak. My nie będziemy walczyć. Ja wiem, że nas spycha się do katakumb. Ja wiem, że nas będzie się żnąć. Ale my po prostu będziemy ofiarami. Ale może kiedyś Polska się odrodzi. Dzięki nam zmartwychwstanie Polska. I mamy taką nadzieję, że tak będzie po prostu. Będzie tak. My jesteśmy pełni ducha, miłość do Boga, ojczyzny, do naszych braci, którzy leżą, polegli, przodkowie nasi. I mamy nadzieję, że nasi bracia się też nawrócą, ci, którzy nas nienawidzą teraz. Ja właściwie, panie Tusk, nie życzę panu niczego złego. Proszę tylko, żeby pan się trochę zastanowił i nawrócił. Wszyscy wy, kochani, jesteście po prostu trochę, macie zasłony. Nie wiem, ktoś wami manipuluje, bo ja nie wierzę, że jesteście tak bardzo źli. I to wszystko pozdrawiam. Zwyciężymy, ojczyzno, zwyciężymy.